Dziś przed południem 55-tonowy dźwig wjechał do rowu. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem z powodu awarii silnika. Na miejscu ciągle trwają prace mające na celu wyciągnięcie tego potężnego kolosa. Ciężko w to uwierzyć, ale w tym wypadku nic nikomu się nie stało. Do zdarzenia doszło dziś przed południem, około godziny 10.30. 55-tonowy dźwig zjechał z drogi wprost do rowu. Jak się okazało, policjanci, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że kierujący dźwigiem podczas jazdy zgasł mu silnik, nie potrafił bez wspomagania opanować tego dźwigu i zjechał do rowu. Być może właśnie w ten sposób udało mu się zapobiec poważnemu wypadkowi drogowemu, ponieważ rozpędzony kolos działałby jak taran. Jak na razie ruch odbywa się płynnie, lecz podczas wyciągania pojazdu ulica Pszowska w Włodzisławiu z pewnością będzie zablokowana. Bo niedawno tu była taka ekipa jak z tą lawetą. Jak na lawetę i się roześmiałam, że czy oni chcą go wyciągnąć na tej lawecie. A on mówi, nie, za chwilę będzie tutaj, będzie akcja, bo tu przyjedzie dźwig, który będzie to wyciągał. Cała operacja przeprowadzona będzie na koszt i odpowiedzialność firmy, do której należy dźwig. Operacja może być skomplikowana. Oprócz zamknięcia drogi, prawdopodobnie zostaną także wycięte niektóre drzewa, aby podjechać specjalistycznym sprzętem tak blisko, jak tylko jest to możliwe. Właściciel ma wyciągnąć dźwig we własnym zakresie, jeżeli będzie konieczność przybycia na miejsce policjantów ruchu drogowego, aby wstrzymać ruch. Zostanie to zrobione. Kierowca był trzeźwy. Podczas badania alkomatem nie wykazano, aby spożywał alkohol tuż przed zdarzeniem. No i wpadł tutaj, że dwa razy zrobił koziołka. Wyciągnęli go, jest w szpitalu i że prawdopodobnie ma żebra połamane i rękę prawą. Utrudnienia w ruchu związane z wyciąganiem kolosa mogą potrwać do jutrzejszego poranka. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł.